Już w momencie, kiedy pokazywałem Wam na kanale Realme 7, byłem mocno zafascynowany tym, że można oferować telefon z dobrymi parametrami za rozsądną cenę. Dzisiaj na warsztacie, jak to wszyscy go nazywają, zabójca flagowców czyli telefon o super wydajności, również w bardzo rozsądnej cenie. I od razu rzućmy okiem na to e, urządzenie. Wyświetlacz 643 caras, Super Amolet, odświeżany z częstotliwością 120 Hz, tak? Nie mylicie się, 120 Hz, rozdzielczość 2400 na 1800. Jest otwór, w którym znajduje się kamera selfie. Ta kamera selfie jest w rozdzielczości 16 megapikseli, światło F2.5 i jej Ekwiwalent ogniskowej to jest 26 mm, czyli można powiedzieć taka klasyczna, standardowa. Sam wyświetlacz robi naprawdę fantastyczną robotę, nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jest to jeden z lepszych wyświetlaczy, jakie ostatnio miałem możliwość podziwiania. A przede wszystkim 120 Hz dla wszystkich wielbicieli wysokiej częstotliwości odświeżania być powinno atutem na korzyść tego rozwiązania. A teraz tył telefonu. W moim przypadku. Otrzymałem wersję żółtą, jest również dostępna wersja niebieska. Wersja żółta jest nazywana Racing Yellow, i co ciekawe jest pokryta wegańską skórą. Słuchajcie, tył tego telefonu jest pokryty wegańską skórą. Ten żółty fragment z takim bardzo, bardzo, bardzo przyjemnym faktorem skóry, można by powiedzieć. Wygląda to jak skóra, ale tak jak producent tutaj nam wskazuje, jest to wegańska skóra, jest ona wykonywana z liści ananasa. Tak więc więc ekologicznie wszyscy są bezpieczni, nikt nie zginął, telefon wygląda fajnie, przede wszystkim leży fajnie w dłoni, jest to fajne wycięcie ze szkłem, które idzie do modułu aparatów, designersko o, petarda, naprawdę telefon wygląda i leży w dłoni przede wszystkim bardzo fajnie. Jeśli chodzi o flagowca, no to oczywiście spodziewamy się najwyższej wydajności, czyli procesor z górnej półki Snapdragon 888, są dwie wersje 128 na 8 i 256 na 12. Ja ma właśnie tą żółtą 256 na 12. Do tego telefonu możemy włożyć dwie karty SIM. No i oczywiście ten telefon pracuje już w technologii 5G. Tak więc mamy Dual Standby 5G. Nie ma tutaj z tym najmniejszych problemów. Oczywiście nie zabrakło modułu NFC do płatności bezprzewodowych. Bateria zasięta w tym telefonie to bateria o pojemności 4500 mAh. I co istotne, ta bateria jest szybko ładowana. Na ładowarką o mocy 65 W. Jest to technologia super Charge i ona potrafi w 35 minut naładować ten telefon do pełna. Wiadomo, że im bateria bardziej rozładowana, tym proces ładowania jest szybszy i pełniejsza on delikatnie zwalnia. Ale to jest też, że tak powiem, no, wyróżnik tego, że możemy szybko ten telefon naładować. Ważna informacja, jeżeli nie macie ładowarki Charge, to oczywiście on zwykłą ładowarką w zwykłym tempie również się naładuje, jeżeli macie zwykłą 10-watową ładowarkę z USB-C, każdą inną ładowarką go naładujecie, nie trzeba koniecznie ze sobą nosić zasilacza. Słuchajcie, moduły aparatów, może pokrótce są trzy moduły aparatów, aparat główny oczywiście jest to matryca Sony, mamy rozdzielczość 64 megapikseli, światło 1,8, ekwiwalent szerokości kąta, czyli długości ogniskowej to jest 26 mm i to jest też taka klasyczna, normalna szerokość kąta, jaką zazwyczaj spotykamy w smartfonach. Drugi aparat jest to aparat szerokokątny 8 megapikseli, światło 2 i 23 i tak jak powiedziałem skoro jest szerokokątny, no to ogniskowa jest określona jako 16 mm i ostatni aparat jest to aparat typu makro, rozdzielczość 2 megapikseli, światło F2 i 4. Tyle jeśli chodzi o moduły aparatów. Na obudowie z lewej strony znajdziecie dwa przyciski do regulacji głośności oraz znajdziecie szufladkę na dwie karty SIM, na kartę SIM na nano na dole znajdziecie gniazdo na zestaw słuchawkowy 3,5 mm. Klasyczne, takie jak jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, i tak jak wiele osób wymaga, żeby w smartfonie było. Mamy złącze USB typ C do ładowania i do synchronizacji danych, oraz mamy głośnik. Jest to jeden z głośników, bo w urządzeniu są dwa głośniki. Drugi głośnik znajduje się nad ekranem, tak więc w momencie, kiedy będziemy konsumowali jakieś treści, jakieś treści filmowe, będziemy mieli odsłuch w stereo. Głośniki grają bardzo przyzwoicie i przede wszystkim grają głośno, bez zniechęcia. Kształceń. Na drugiej stronie mamy przycisk zasilania. Do odblokowywania tego telefonu będziemy mogli użyć tradycyjnie PIN-kodów, haseł, tradycyjnie możemy włączyć rozpoznawanie twarzy, takie jakie jest dostępne w Androidzie, ale również mamy dostępny pod ekranem zainstalowany czytnik linii papilarnych, który działa. No, można by powiedzieć pierońsko szybko. Eee, też tutaj nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń, zresztą sami widzicie jak szybko telefon się wybudza i to niezależnie czy ja go najpierw przyciskiem obudzę, czy tylko będę przy, e, przykładał sam palec, on będzie tak samo szybko e, działał. Teraz wydajność. Wydajność flagowa, tak, zdecydowanie jest to wydajność flagowa z 888. Ja oczywiście testowałem ten telefon na takich standardowych aplikacjach społecznościowych, na serwisach z wideo, serwisach z muzyką, tak więc tutaj powiedzmy tej, tej supermocy aż tak potrzebował, nie będę, ale oglądałem też recenzję, gdzie gamerzy wypowiadali się na okoliczność tego telefonu i też byli z tej wydajności bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o benchmark, to widzicie, jak to wygląda? Przy tej pojemności pamięci. 12. 12 megaramu i 256 giga pamięci wewnętrznej nie ma absolutnie żadnego problemu nie ma żadnych przyczyn działa ten telefon bardzo wydajnie bardzo szybko i tak jak powiedziałem oprócz tego że mamy snapdragon 888 który zarządza całym 5g to również mamy tutaj dostępną super szybką pamięć ufs31 mamy ram lpddr5 traktowany zegarem 3200 MHz, tak więc flagowo i bardzo wydajnie. Jeżeli zastanawiacie się nad tym telefonem, biorąc pod uwagę aspekt gamingowy, to zachęcam do oglądania recenzji w sieci. Ja również tutaj trochę temat zgłębiłem. Próbowałem ten procesor nieco podgrać w momencie, kiedy robiłem benchmarki. Tak więc, jeśli chodzi o, 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 o tą kwestię wydajności odprowadzania ciepła, również tutaj wygląda to wszystko bardzo dobrze i są bardzo pozytywne opinie. System lekki Android 11. Z tego co widziałem, już jest wydana beta 12. Tak więc, będzie, mam nadzieję, szybki update i, i faktycznie będziemy flagowo po, e, potraktowani, jeśli chodzi o wszystkie nowe wersje. Androida. Aparat flagowy to również kwestia flagowych zdjęć. Słuchajcie, przygotowałem wam cały zestaw zdjęć. Przypominam, że w opisie filmu znajdziecie link, link do surówki, gdzie znajdziecie bezpośrednio te zdjęcia zgrane z telefonu, tak żeby one nie przechodziły przez YouTube a i żebyście nie musieli ich oglądać w niskiej rozdzielczości 1920x1080. Znajdziecie te zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Zachęcam do klikania tego linku w opisie filmu, który prowadzi do zdjęć, zresztą do tego linku, który prowadzi do oferty cenowej Również zachęcam, bo telefon jest w arcy dobrej cenie. W tym dniu, kiedy nagrywam tą, ten materiał, on kosztuje 1999. On wchodzi na polski rynek, jest taka sugerowana cena. Tak więc przy tej cenie to on no, wciąga wszystko, co jest na rynku nosem. Ale ja wracam do zdjęć. Słuchajcie, poglądajcie sobie te zdjęcia, bo też nie jest sztuką, żebym ja powiedział, że te aparaty działają tak, a nie inaczej. Możecie to na własne oczy ocenić. Na swoim monitorze zobaczyć, jak te zdjęcia wyglądają. Według mnie, przy tych pieniądzach, na pewno jest to już jakość flagowa. Zdjęcia w nocy wychodzą bardzo fajnie. Mamy tryb nocny, w którym będziemy mogli te zdjęcia zrobić. I jak na moje oko, wygląda to bardzo dobrze, a wręcz jestem zaskoczony, jak to bardzo dobrze wygląda. Oczywiście te zdjęcia, które wykonuję przy pełnym oświetleniu dziennym, no to spodziewacie się tego, że wychodzą bardzo dobrze, ale również te zdjęcia, które wykonywałem w nocy, tam widzicie takie zaczynające się od. Zbiornika gazowego na myjni. To są zdjęcia wykonywane już po, dwu... po godzinie 22, gdzie tak naprawdę jest ciemność. Absolutnie całkowita ciemność. No i według mnie, przy tej absolut... absol... absolutnej ciemności, wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Jeszcze bardziej zachęcająco, te zdjęcia wychodzą na ekranie telefonu ze względu na to, że jest. Ekran tak jak jest. Super AMOLED, on reprodukuje bardzo żywe kolory i wygląda to wszystko przefantastycznie. Przejdę teraz do interfejsu, z jakim mamy do czynienia. Można powiedzieć, że klasycznie przełączanie 0,6 razy 1, razy 2 i razy 5 razy 5. Pamiętajcie, razy 2 to już jest zoom cyfrowy, tak więc zalecam 0,6 i 1. Mamy tryb wideo, mamy tryb Ultranight, mamy tryb portretowy, mamy tryb pełnych 64 megapikseli. Mamy również opcję więcej, gdzie znajdziemy. Chociażby tryb eksperta, plus inne dodatkowe tryby, które będą trybami kreatywnymi, z którymi będziemy mogli się to zapoznać i je stosować. Przypominam, że z lewej strony możemy sobie wysunąć pomocnik, gdzie mamy możliwość zmiany proporcji wykonywanego zdjęcia oraz możemy zdefiniować sobie samowyzwalacz. Zbliżam się do podsumowania to jeszcze może tak. Pierwsza informacja, że dla wszystkich gamerów w urządzeniu znajdziecie tryb GT, czyli taki tryb super wydajności. Również macie możliwość ustawienia sobie automatycznego, bo ręcznego częstotliwości odświeżania ekranu. Ja głównie chodziłem w trybie automatycznym, i chciałem zobaczyć jak to można zrobić. Możemy również na stałe zafiksować 60, ewentualnie na stałe zafiksować 120 Hz, jeżeli jest taka potrzeba. W zestawie znajdziecie również pokrowiec silikonowy, który będzie nam chronił moduł aparatów. On nie wystaje jakoś znacząco, niemniej jednak jeżeli byśmy mieli obawy, to mamy ten pokrowiec silikonowy i on go zakryje. Również te ranty, które są w pokrowcu silikonowym, będą nam chroniły ekran, także możemy ek Ekranem do dołu na stole kłaść telefon. Słuchajcie, reasumując krótko i na temat, zdecydowałem się, że swojego leciwego smartfona Androidowego, którego używam, zamienię właśnie na ten smartfon i będzie to mój taki codzienny telefon, z którym codziennie będę podążał i codziennie z niego będę korzystał. Głównym moim telefonem na pewno ci co oglądają kanału wiedzą, że jest iPhone, ale również mam główny telefon Androidowy, tak naprawdę jeden telefon Androidowy. I no, już 3 lata go nie wymieniałem, a biorąc pod uwagę koszt jaki trzeba zapłacić za ten telefon i to co ten telefon sobą reprezentuje, to uznałem, że jest to dobry trigger, taki, taki wyzwalacz tego, żeby podjąć decyzję zakupową i sobie zupgrade'ować mojego poprzednika, czyli LG G7. Jak wiecie, LG już zakończyło pracę i nie sprzedaje telefonów, tak więc przesiadam się z LG G7 na właśnie... Realme GT. Będę Wam zdawał relacje, słuchajcie, jak się ten telefon będzie spisywał, jak się będzie niszczył, jak będzie się rysował, czy w ogóle będzie się rysował, czy w ogóle będzie się niszczył. Tak więc myślę, że takiej relacji możecie również na kanale się spodziewać. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jak znajdujecie ten telefon. Zachęcam Was tradycyjnie do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.